Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus szedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Szedł więc pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim. A jeśli kogo w czymś skrzywdziłem, zwracam po czwórkę. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Mamy już kolejną niedzielę, 31 w roku zwykłym. Dobiega końca rok kościelny, w którym dzisiejsza Ewangelia bardzo dobitnie pokazuje nam postawę człowieka, tym razem Zacheusza, który chciał zobaczyć Jezusa. Ta dzisiejsza Ewangelia bardzo dobitnie pokazuje nam, że człowiek, który poszukuje Chrystusa, robi wiele rzeczy, żeby go spotkać. Jak Zacheusz, który był niskiego wzrostu, wspiął się na drzewo, by zobaczyć Jezusa. I dzisiaj możemy sobie postawić pytanie, czy ja jako katolik, chrześcijanin pragnę spotykać Jezusa jak Zacheusz? Czy próbuję różnych sposobów na to, by odkrywać moją relację z Chrystusem? W Ewangelii słyszeliśmy, chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. Kto to jest? Ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Chciał zobaczyć Jezusa. I zadajmy sobie pytanie, czy ja odkrywam na nowo moją relację z Chrystusem. Mimo, że jestem w Kościele wiele lat, mogę patrzeć na Jezusa, ale Go mogę nie spotkać. Może moja wiara jest jak wzrost tego młodego człowieka, Zacheusza, który idzie przez swoje życie, często zblokowany różnymi problemami, grzechami w współczesnym świecie. I Zacheusz uczy nas, byśmy szukali Chrystusa każdego dnia, byśmy widzieli Jego działanie, bo Bóg tak działa w naszym życiu. Jeśli pragniesz być jak Zacheusz, odkryć na nowo relację z Chrystusem, wejdź na takie drzewo, wejdź na drzewo swojej wiary i zobacz, jak patrzysz na Jezusa. Czy jest to serce otwarte? Czy jesteś otwarty na Boży dar, na Bożą łaskę? Czy szukasz Jezusa w swoim codziennym życiu? Jeśli odkryłeś Jezusa już, to staraj się również dzielić się z tym wszystkim, co posiadasz. Jak Zacheusz, który oddał prawie wszystko tym, którym był dłużny. Może my jesteśmy dłużni Panu Bogu przez pomoc drugiemu człowiekowi. Czas w listopadzie, w którym się teraz zgromadzimy, jest czas modlitwy za zmarłych. Może nie potrafiliśmy podziękować tym ludziom, którzy odeszli z tego świata. Może jesteśmy ludźmi zabieganymi, którzy nie patrzymy, że najważniejszym naszym celem jest świętość. Że trzeba właśnie, kiedy odkryję Chrystusa, odnajdywać tą świętość, bo Bóg jest święty. Jeśli pragniesz na nowo spotkać Jezusa, przyjdź do kościoła. Przyjdź właśnie tam, Jezus na ciebie czeka. Czeka z otwartym sercem. Abyś był zawsze dobry, miłosierny, sprawiedliwy. Byś zawsze szukał prawdy, która jest w Panu Bogu.